Dzisiaj kanapa przywędrowała do kina Nowe Horyzonty, które jest najmocniej bijącym sercem festiwalu M-Bank Nowe Horyzonty. Nie zmieniło się za to jedno. Siedzimy na kanapie firmy BoConcept. Pod stopami mamy ręcznie tkaną wykładzinę firmy Weft. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować partnerowi tego cyklu, czyli grupie Wrubel Mercedes Benz. Dzisiaj z nami jest reżyserka Olga Hajdas, autorka filmu Imago. Dzień dobry. Olgo, witam Cię na kanapie na horyzoncie. Bardzo mi miło. Właśnie się dowiedziałam, że to się nazywa kanapa na horyzoncie. I doceniam tutaj rzeczywiście całą aranżację i cieszę się, że tu jestem. Ja również się bardzo cieszę. Wiem, że twój pierwszy film Nina był pokazywany na festiwalu 5 lat temu, mniej więcej. Strasznie to brzmi, jak tak mówisz, tak? 5. Coś takiego. I wiesz, ja po obejrzeniu Imago miałem poczucie, że nakręciła go kompletnie inna reżyserka, bo okej. Okay, naprawdę? Tak. A. Bo tak, i są tam powtarzające się wątki, generalnie nie, poszukiwania własnej tożsamości. Nawet wątek macierzyński się bardzo silnie pojawia. Ale jeśli chodzi o sposób realizacji tego filmu, sposób pójścia na żywioł taki reżyserski, mam wrażenie, że to jest kompletnie inny, w moim odczuciu bardziej dojrzały film. A to, że dojrzały, to oczywiście, no ja się jej zestarzałam przez te 5 lat. Ale właśnie do pytania, co się zmieniło w tobie przez te 4-5 lat, co w twoim myśleniu o kinie się zmieniło przez ten czas? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim jakby utwierdziłam się, jakby utrwaliłam w sobie takie poczucie bezkompromisowości. Znaczy, że jak się zabieraliśmy za Imago z Tomkiem Naumikiem, operatorem, jakoś bardzo szczerze sobie powiedzieliśmy, że nie interesuje nas bezpieczne kino. Znaczy, sposób opowiadania, który sobie wymyśliliśmy, dużo tam jest mastershotów, jakby jest ta kamera taka trochę dzika, rzeczywiście brudna. To jakby idźmy w to, nie musimy szukać bezpiecznych rozwiązań. Ale w Ninie to też było, znaczy jest coś takiego, że Nina na przykład była nakręcona na tych ścielonych obiektywach starych od Zenita, co sprawiło, że w postprodukcji mieliśmy, nic nie mogliśmy wiedzieć, bo już o ten obraz był zamglony, troszkę nieostry, więc to nie jest tak, że sobie zastosowaliśmy na postprodukcję jakieś efekciarstwo. I tutaj było podobnie, że właściwie wszystko było realizowane analogowo, bez jakiegoś takiego spojrzenia się za siebie, że co jak nie wyjdzie. I myślę, że przez te 5 lat jakby utwierdziłam właśnie w sobie takie poczucie potrzeby odwagi i iścia w coś, co mi się wydaje bliskie i ważne. Myślę, że to jest w ogóle odważne w tym sensie, że zmienia się cały rynek kinowy. Trudności z dystrybucją, dotarciem do widzów, myślę, są trudniejsze, a twój film rzeczywiście wydaje mi się odważny o tyle, że konstruuje film, w którym ja nie znajduję jako takiej fabuły, tylko mam wrażenie, że bohaterem tego filmu jest sama zmiana. A to ładne. Dla części widzów może być trudne, że nie masz czego się do końca chwycić i że mam wrażenie, że od początku do końca nie wiesz, kim jest ta bohaterka? To są trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że ten film ma narrację emocjonalną, a nie jakby akcyjną. Tam nie ma intrygi. Tak. Jakby trudno jest opowiedzieć, o czym jest ten film w kontekście jakiejś takiej akcji, no bo umówmy się, jest jakby składa się z dość prostej struktury trzyaktowej, gdzie na początku jakby mamy element powiedzmy rodzinny, w drugiej części muzyczny, a w trzeciej dziecka, prawda? Jakby i to jest jedyny podział właściwie, który tutaj ma miejsce, a tak naprawdę to spodobało mi się, co powiedziałeś o tym, że jest to, bohaterem jest zmiana. Bo ja zawsze podkreślam w rozmowach, że jest to o jakiejś transformacji, że ta transformacja w tle, która się pojawia historyczna, jest jakąś taką refleksją na temat tego, co się dzieje w niej. I że ta transformacja dotyczy każdego z nas na różnych etapach życia i tak jakby są też tytuł gdzieś tam. Jest to o szukaniu tej swojej idealnej formy, idealnej jakiejś... Powiedzmy, czym jest Imago, bo myślę, że to jest zastanawiający tytuł. Podwójne znaczenie. Pierwszym jest taki z biologii wzięty opis ostatniej fazy przez powtarzania się owada. Znaczy, to jest ta idealna forma, do której on dąży poprzez wszystkie swoje fazy właśnie tej transformacji, co tym się jakoś spodobało w tym tytule. Zatem mówmy się, jest dobrym międzynarodowym tytułem, którego nie trzeba zmieniać na każdy kraj. Drugie znaczenie, które gdzieś tam nawet jest ważniejsze, ale pewnie trochę trudniejsze do opowiedzenia, więc żeby się nie obrazili na mnie psychiatrzy, ale jest to z Freuda. Określenie
wizerunku matki, które sobie budujemy jako dzieci, które później przekładamy na ludzi, których spotykamy w dorosłym życiu. I to mi się też wydaje, jak w kontekście tego filmu, o którym od początku mówimy, że jest o tej więzi, o tej jakiejś takiej plemienności kobiecej, o tej właśnie bardzo silnej biologicznej więzi, która no jest jak ciągnie się przez pokolenia i każda kobieta ci to powie, że to mi się wydało jakieś takie bardzo ciekawe. Właśnie za to, że ten obraz, który jako dzieci sobie kreujemy, później przekładamy na wszystkich, których spotykamy w życiu. I to drugie znaczenie wydaje mi się o tyle istotne, że tutaj rzeczywiście mamy też opowieść o mamie Leny Góry, która zagrała główną rolę. I jest to też rodzaj, mam wrażenie, rozliczenia. Jest to, ja wolę nie wchodzić w ten rejon, ponieważ to się mówiłyśmy z Leną bardzo wyraźnie, że jakby dla niej jakby inspiracja jej mamy była bardzo potrzebna i jest jakby i to zrobiło ten film gdzieś tam. Natomiast ja jakby nie chciałam sobie nakładać nigdy ryzów odpowiedzialności za kogoś i za czyjąś biografię, w związku z czym od początku mówiłam, że nie robię filmu biograficznego. Więc ja jakby wykonałam trochę inny proces niż Lena. I myślę, że to rozliczenie, którego ona potrzebowała jakby z mojej perspektywy, było czymś zupełnie innym. Ale w tym sensie wydaje mi się, że pewnie nie było łatwo jakoś emocjonalnie pogodzić potrzebę Leny do opowiedzenia bardzo takiej osobistej historii, no właśnie z twoją potrzebą stworzenia jednak swojego filmu. Nie mieliście tutaj... Nie. Jakby tutaj była jasna jakby sytuacja też taka jakby bardzo zależy na tym, żeby się nie blokować. To, o czym powtarzam zawsze, że dla mnie najważniejsza jest wolność. Wolność, którą daliśmy sobie zespołnikiem, żeby stworzyć swój własny zespół, a nie robić kawery zespołu istniejącego. Wolność, żeby to robić na planie, na żywo grać, a nie z playbacku. Wolność do tego, że ta epoka, chociaż oczywiście odtworzona przez Anię Anusowiczową scenografkę przepięknie, ale jednak troszkę może odstawać i jakby ktoś się przypatrzył, to są tam detale, które się być może nie zgadzają z epoką. Jakby ta wolność mi zawsze przyświecała, dlatego ja na siebie nigdy nie chciałam nakładać tych ram odtwarzania czegoś. Jakby nie, i się bardzo wyraźnie od tego odcięłam, po to, żeby móc tych bohaterów jednak tworzyć zgodnie z naszą historią, zgodnie z naszą potrzebą, naszej opowieści i więzi, które my tworzymy, a nie żeby odtwarzać. A propos tej scenografii, to jest coś, co wydaje mi się dużym osiągnięciem tego filmu. Znaczy, że unikasz takiej pułapki stworzenia filmu, który ciągle musi podkreślać i krzyczeć, że jesteśmy w tym czasie. Ale wiesz, to często tak jest, że filmy z epoki krzyczą ciągle, że hello, jesteśmy właśnie... O, to są detaliki, no gdzieś tam się pojawia jakiś obrazek papieża, wiesz, coś jakby są detale, ale my raczej bardziej się nastawiliśmy na taką jakby fakturę obrazu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam jest dużo takich jakby wertykalnych i jakby horyzontalnych podziałów, które są ciemne, jasne. Aha. I to dla nas było ważniejsze, nawet jeżeli ten kolor troszkę odstawał od właśnie jakby odtwarzanej epoki, zależało nam bardziej na tym kontraście, że te postacie były troszkę powycinane jakby na tle przestrzeni. No właśnie, ale ty... To mi się przypomina się Nina, w której te kontrasty były bardzo silne momentami, kolorystycznie. Tutaj było jakby subtelnie, a jednocześnie, no mówię, jakby ja tam w tym filmie wyczułam bardzo dużo takiego jakiegoś pazura. Ale to dobrze, no Jezus Maria, no postarzałam się, no to dobrze, że przybył mi pazur, a nie że z drugą stronę, to może lepiej. To zdecydowanie tak. No mówię, ja się cieszę bardzo, że udało się stworzyć taki film, który opowiada o tych czasach, który nie jest opowieścią o Wałęsie, tylko jest opowieścią o w sumie nieznanej kobiecie i jej prywatna historia jest tutaj właśnie jakimś takim korem. Stwierdziłam, że jest to w ogóle opowieść o matkach transformacji. Jest tam też dużo z mojej mamy, wiesz, jakby jest dużo detali z różnych matek, z którymi rozmawiałam po drodze podczas dokumentacji. I gdzieś podobało mi się to, że to jest portret w ogóle właśnie kobiety w transformacji, gdzie rzeczy, które jakby nie są związane z jej życiem, są ważniejsze niż one. Ty jesteś, urodziłaś się w 83 roku, w związku z tym, no jestem 85, więc wiem, że no dla mnie na przykład bardziej emocjonalny mam stosunek do lat 90. I wyobrażałbym sobie, że ty również. I ciekawi mnie, co właśnie znalazłaś w tych latach 80., że tak cię jednak zaangażowały. Wiesz, to bardziej szukałam jakiegoś pomostu. Jakby lubię też szukać uzupełnienia tego, co się dzieje w bohaterach w tle. Tak jak w Ninie
umówiliśmy się, że jakby wszystkie lokacje, które szukamy, to jest Warszawa w przebudowie. Że wszystko jest w remoncie, jak tam jak zwrócić uwagę, jest rotunda w remoncie, jest jakby wszystko jest, są płoty budowlane, ponieważ jakby Nina przechodzi właśnie tę przebudowę. Że jakby oczywiście to jest już gruba opowieść i wiadomo, że można by to w napisach dać, ale jakby dla mnie to było ważne, że jest jakby ten aspekt podświadomości tutaj. A w Avimango pomyślałam sobie, że jest coś takiego w tych wolnych wyborach, które przychodzą, które zresztą pamiętam, miałem wtedy 6 lat i tata mnie wziął za rękę i opowiadał, jakie to jest ważne, więc ja do tej pory mam wkodowane, że wybory są ważne. I gdzieś wydało mi się to ciekawe, że jakby ta nasza bohaterka podejmuje te wybory. Dobre, niedobre, no jakby do każdego ma prawo, do każdego ma jakby to jest jej odpowiedzialność i nie wolno nam tego oceniać. I wydało mi się to ciekawe właśnie, że ta transformacja w tle jest jakimś uzupełnieniem. Już nie mówiąc o tym, że dzisiaj w Polsce, w której żyjemy, w której się dzieją rzeczy, które się dzieją, hasło wolnego wyboru i w ogóle wolności kobiety do decydowania o sobie i jakby o kształcie swojej tożsamości i o kreowaniu tego jest ważne, no nie na co się dzieje. No dokładnie tak i też wątek macierzyństwa, który też powtarza się właśnie na... Tak, a jeszcze jak zobaczę moje krótkie filmy, też tam jest, ja to jakoś tak myślę, że tam jest trochę do pogrzebania. Dlaczego? Słuchaj, no spytaj każdej kobiety, no jakby to jest więź, która jest tak piękna, jak toksyczna, jak ważna, jak budująca, jak destrukcyjna, tam jest wszystko. Dlatego mówię, że jakoś takie dla mnie ważne jest, myślę, ciekawe tworzenie portretu kobiet, które gdzieś tam w tej plemienności muszą się odnaleźć. Czyli powrót lat do 80. do czasów jeszcze twojego urodzenia, on jest też takim twoim powrotem do korzeni? Jakby szukasz w tym filmie początków takich swoich własnych? Nie wiem, jakoś to traktowałam bardziej jako fan odkrywania czegoś niż próbę szukania swoich korzeni. Bo też myślę, że no jakby co pamiętamy jako dzieci? Pamiętasz detale jakieś, pamiętasz rzeczy, które są może w ogóle nieważne. Więc gdzieś tam spodobało mi się tutaj, spodobała mi się zabawa tymi detalami w tym filmie też. Takimi rzeczami, które się właśnie mają bardzo osobiste jakieś konotacje. No właśnie, bo zastanawiałem się, skoro nie pamiętasz tych czasów tak dobrze, to w jaki sposób myślałaś o tym nomen omen imaginarium właśnie lat 80. Słuchaj, przede wszystkim jakby myślałem o filmie, jakby czy on się dzieje w latach 80. czy 60. Podstawą jest zawsze bohater, a jakby to, jaki jest setting tej całej sytuacji, no to już mamy cudownych współtwórców, którzy gdzieś pomagają to wykreować. A to, co było jakby najważniejsze, jakby na czym się skupiliśmy z Tomkiem Naumiukiem, operatorem, jeżeli chodzi o kreację tych lat 80., to był ten vibe koncertowy, znaczy myśmy oglądali mnóstwo koncertów i fotografii i jakoś zgadam z Monikiem, jak to wtedy wyglądało, bo w pewnym sensie jakby odtworzenie tego, jak wyglądały koncerty wtedy, zadziałało na cały film. Jakby on cały jest koncertem. To prawda, tak. Więc jakby to był nasz punkt wyjścia. No i Smolik, bez tej muzyki ten film byłby kompletnie czymś innym. Smolik jest cudowny. Kompletnie czymś innym. Ja się pamiętam, że jak oglądałem ten film, to tylko tak czekałem, kiedy się pojawi jakiś, nie wiem, utwór Kory na przykład. Nie doczekałem się tego i się bardzo ucieszyłem, że to nie jest właśnie taki kolejny film o latach 80., w którym pojawiają się te kolejne szlagiery takie. No, już. Tak. Nie, to bardzo mi zależało na tym, żeby ta muzyka przede wszystkim była oryginalna, więc jakby abstrahując od tej pracy Andrzeja Smolika, który jest... To jest mistrz. Rzeczywiście odważył się też, jakby puściliśmy się obydwoje jakby w kreację tego. Ale też zależało mi na tym, że wszystkie utwory, które się pojawiają, tak zwane licencyjne, też były oryginalne z tamtej epoki, ale mniej znane. Więc na przykład nie mamy Joy Division, tylko mamy zespół, który był supportem dla Joy Division. Wiesz, jakby, że gdzieś tam jakby to jest prawdziwe, ale właśnie jest troszeczkę brudniejsze, może mniej dostojne, wiesz, gdzieś tam jakieś takie znalezione gdzieś tam, kurczę, z pudełka, spod szuflady, no. I jak myślę, też pewnie tańsze, bo powiedzmy uzyskanie prawa do utworu Kory na przykład, pewnie to byłaby, czy właśnie Joy Division. Wiesz co, nie było potrzeby na to tutaj. Wiesz co chodzi, jakby gdzieś tam... Naprawdę się skupialiśmy na tej historii, więc jakby nie potrzebowaliśmy jeszcze gwiazdek, które gdzieś tam nam to dopowiadają, no bo jeżeli jakby miałoby to coś tam odebrać, po co? Mamy super muzykę swoją. Powiedziałaś jeszcze o tym, że właśnie postanowiłaś, że to będzie kino bezkompromisowe, że jakby też do tego dojrzałaś. Dlaczego właściwie? W sensie, co jest... Co nie, akurat takim... o tym, żeby nie robić kompromisów, to już wiedziałam od dawna i rzeczywiście mi się to powtarzało w mojej karierze przy paru
rzeczach, które robiłam. A usłyszałam to bardzo dawno temu od Piotrka Ozerkiewicza, który był akurat, nie pamiętam, wiesz, dokładnie o kontekstu, natomiast miał jakąś projekcję i usłyszał jakieś słowa krytyki, która nie była kreatywną krytyką. I pamiętam, że staliśmy na papierosie, on mi powiedział, że było to po czytaniu odejścia Havla w siedzibie Gazety Wyborczej. I on tak, staliśmy na tym papierosie, on powiedział, i wiesz co, żadnych kompromisów. Jakoś strasznie to wydało mi się wtedy ważne. Dzień później Piotrek umarł, więc tym bardziej jakoś zarezonowało to i starałam się jakby dotrzymać dla siebie obietnicy właśnie nieulegania algorytmom. No, jak wiemy, dzisiaj kino stoi algorytmem. Jeszcze może to nie jest sztuczna inteligencja, ale pewnego rodzaju algorytmy marketingowe, które myślą o filmie od początku jako produkcie. Wyobrażam sobie, że twój film właśnie od początku był poza algorytmem. Coś przeciwnego. No i bardzo dobrze. Jeżeli wymyka się tej strukturze, to tylko mogę się cieszyć. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że twój film jest pokazywany właśnie na Nowych Horyzontach, bo ja myślę, że to jest taki, wiesz, film, który jest odważny, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest film, który też może się odnaleźć dobrze w kinach później. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie odebrany. Wiesz, w kina, w ogóle chodzi do kina. Trzeba namawiać ludzi, żeby chodzili do kina. Słuchajcie, wiecie, co robić. Znaczy, myślę, że po prostu w to idźmy. No nie dajmy się, kina są dobre. I z tymi słowami zakończmy tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.